Mamy takie zadanie o wektorach na płaszczyźnie, więc mamy narysowane dwa wektory na płaszczyźnie, W i U. One różnią się punktami zaczepienia. No i mamy odpowiedzieć na pytania, czy te wektory są równe, a jeżeli nie są równe, to dlaczego? A tutaj mamy jedną z czterech odpowiedzi wybrać. No i jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego zrobienia zadania. Ja natomiast skopiowałem to zadanie tutaj. Tu je rozwiążemy i potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Czyli tak, kiedy wektory są równe, kiedy takie dwa wektory są równe jako wektory swobodne? Ano wtedy, kiedy mają ten sam kierunek, zwrot i długość. No albo inaczej, kiedy kierunek. Kierunek to znaczy, że są do siebie równoległe, czyli te odcinki, które reprezentują te wektory, są do siebie równoległe. No długość, no, to są tej samej długości, no i zwrot, czyli jakby w tym samym kierunku. To wszystko razem oznacza, że jeden wektor można dostać z drugiego poprzez przesunięcie równoległe. Czyli można przesunąć równolegle jeden wektor, nasunąć na drugi, jak gdyby. Albo tak bardziej obrazkowo, to jeżeli połączymy początki tych wektorów ze sobą i końce tych wektorów ze sobą, to dostaniemy pewien czworokąt. No i teraz ten czworokąt musi być równoległobokiem. Wtedy wektory U i W są równe. No i teraz tutaj widzimy na oko, prawda, że te wektory nie są równe. No, na oko widać, że mają różne długości. Czyli na pewno nie jest tak, że one są równe. To możemy skreślić. No i teraz pytanie, teraz jaka jest przyczyna tego, że one nie są równe? No, czy mają ten sam kierunek i ten sam zwrot? No, czyli co? Trzeba znaleźć kierunki, zobaczyć, czy są równoległe, czyli na przykład policzyć współczynniki kierunkowe tych prostych, na których leżą. No to jak liczymy tutaj współczynniki kierunkowe? No musimy policzyć zmianę, różnicę we współrzędnych y i różnicę we współrzędnych x w tych początku i końca tego wektora, czyli to są dwa punkty, które leżą na tej prostej, którą ten wektor wyznacza. No dobrze, czyli może zróbmy tutaj, czyli tutaj tak. Tu jest jakby składowa x tego wektora u, czyli delta x, oznaczmy ją. I to jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Delta x jest 5. Natomiast delta y to jest tutaj, idziemy w dół i ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Delta y też jest minus 5, bo to jest w dół. No. Dobrze, czyli dla wektora u mamy jego składowe. Teraz dla wektora W składowa X jest tu, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, delta X jest 7, a delta Y jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, też 7 i też w dół, czyli Y, delta Y równe minus 7. No to co, wobec tego kierunki, czyli współczynniki kierunkowe tych prostych, na których one leżą, no to liczymy przez przyrost y, a przez przyrost x, czyli powiedzmy współczynnik kierunkowy, tu może nazwijmy a, 1, tak, to jest delta y przez delta x, czyli minus 1, prawda? Minus 5 przez 5. Natomiast dla drugiego wektora, ta prosta, współczynnik kierunkowy prostej, na której on leży, tu może a, 2, to jest minus 7 przez 7, czyli też minus 1. Zatem te wektory są równoległe do siebie, czyli mają ten sam kierunek. No i widać, że zwrot też mają ten sam, bo jakbyśmy tu nasunęli, prawda, równolegle przesunęli, czyli mają ten sam kierunek, wobec tego ten punkt jak przejdzie na ten, no to ten gdzieś tutaj przejdzie na ten, czyli będą po tej samej stronie miały końce oba, jeżeli nasuniemy jeden na drugi, początki nasuniemy na siebie, no to końce będą po tej samej nadprostej, po tej samej stronie punktu, który jest wspólnym początkiem. No to długości może jeszcze policzmy. Długość wektora oznaczamy zwykle przez dwie takie kreski, czasem piszemy jedną kreskę, no to są dwie konwencje może. Dla wektorów na płaszczyźnie częściej być może stosujemy tą jedną kreskę, dla takich bardziej ogólnych wektorów dwie kreski. Czyli to jest to pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych, czyli dla wektora W to jest
minus 7, może plus 7, współrzędna x do kwadratu plus minus 7 do kwadratu, czyli to jest 2 razy 49, to jest 2 razy 49, no ale pierwiastek 49 to jest 7, czyli to jest 7 pierwiastków z 2. To jest długość wektora w, natomiast długość wektora u to jest pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 2 razy 25 będzie. Na 5 do kwadratu plus 5 do kwadratu, czyli to jest 5 pierwiastków z 2. Czyli tak jak na oko widać, te wektory mają różne długości, czyli mają te same kierunki, dlatego że te proste mają te same współczynniki kierunkowe, prawda? Minus 1, minus 1, te same zwroty, no właśnie dlatego, że widać, że jak nasuniemy te początki, to końce leżą po tej samej stronie tego punktu, który jest wspólnym początkiem, no ale mają różne długości. Czyli tak, nie są równe, nie gdyż mają taką samą długość. Nie, to też nie, prawda? Nie mają tej samej długości, właśnie żeśmy policzyli. Nie gdyż mają ten sam kierunek i zwrot, ale różne długości. O właśnie, prawda? Mają ten sam kierunek i zwrot, ale różne długości. Dobrze, wróćmy tutaj. Tak. No i może jeszcze jeden przykład. Czy wektory u i v są różne? To może zobaczmy na oko. No na oko widać, że nie są równe, dlatego że mają różne kierunki, prawda? Jak mają różne kierunki, to oczywiście nie mogą mieć tego samego zwrotu, to wtedy to pojęcie zwrotu ma sens tylko wtedy przy jednakowych kierunkach. Mówienie, że mają ten sam zwrot lub inny. Jak mają różne kierunki, to na pewno mają różne zwroty. Czy też w ogóle nie możemy porównywać ich zwrotów raczej. No dobrze, to teraz tak, czyli one są różne, tak? Czyli nie gdyż mają tę samą długość, ale różne kierunki i zwroty, nie gdyż mają ten sam kierunek, to nie, prawda, nie mają tego samego kierunku, nie gdyż mają różne długości kierunki. Zobaczmy, jaką one mają długość. No to musimy policzyć współrzędne, prawda? Widać, współrzędna y to jest długość tego trójkąta prostokątnego, prawda? Długość przy prostokątnych jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 jest, a tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1, 2, 3, 4, 5. Aha, czyli te wektory, tutaj mamy delta y było minus 6, delta x minus 5, a tu jest delta y minus 6, delta x 5. Czyli one różnią się, jakby mają przeciwne składowe x, te same składowe y, czyli mają te same długości, prawda? Czyli to będzie tak, mają tę samą długość, ale różne kierunki i zwrot. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.